A niech se leży. Witam serdecznie na kolejnych zajęciach z czyimś punkt. Mieliśmy trochę przerwy ze względu na atmosferę, ze względu na pogodę. Było zimno, była klapa, ta częstotliwczenia tutaj mogłyby nam zaszkodzić zamiast pomóc. Natomiast teraz już mamy nadzieję, że co sobotę będzie w miarę fajna pogoda, przynajmniej dla nas, że będziemy mogli sobie poćwiczyć. Zachęcam do wspólnych ćwiczeń. Tutaj już mamy kilka osób za kamerą. Nie chcę się na razie pokazywać. Nie dziwię się. Tak więc zaczynamy. Stajemy w lekkim rozkroku. Opuszczamy ręce. Wyciągamy głowę w górę. Leciutko wgnamy na. Delikatne skręty. Delikatnie, tak żeby kręgosłup przyzwyczaić do ruchu. Gdyby mi jakieś ćwiczenia nie wychodziły, to proszę się ze mnie nie śmiać. Coś mi nie strzeliło w kręgosłupie, przez to, że się nie ruszałem, ale myślę, że będzie bardzo fajnie. I pogląd na skręty, oglądamy się za siebie. Stara prawda, człowiek jest stworzony do ruchu, a nie do siedzenia. Patrzymy na ręką, która jest w górę. I przechodzimy do okrążenia połowa. Nie wiem, czy to słychać w mikrofonie, ale bardzo ptaszki śpiewają. Czuć, że wiosna się nudzi. I w drugą stronę. Się prostujemy, nie wychylamy się do tyłu, tylko w miarę zachowujemy płaszczyznę. Starczy, pocieramy, nie? I zmywamy zimowy pył z twarzy. Zataczamy kółka coraz większe na włosy, na głowę, na uszy. Poprawiamy sobie fryzurę, dziewczyny. Rolujemy uszy. Ci, którzy ćwiczą, no proszę ostrożnie, bo możecie mieć zmarznięte uszy. Masujemy małżowiny uszne od góry do dołu. Tak, trzy razy. Tutaj są receptory z całego ciała. Rozmasowujemy je. Gdyby w którymś miejscu, w którymś punkcie tutaj bolało, to masujemy sobie dłużej, oczywiście po skończeniu ćwiczenia. Starczy to się, nie? Masujemy kark. Czy głowa była tu? W lewo, w prawo. Wystarczy uszy do barku. Naciągamy szyję i
rozluźniamy mięśnie kręgosłupowe, rozluźniamy kręgosłup. I przechodzimy do położenia głową. Zmiana kierunku, dodajemy kręgosłup, rozluźniając wszystkie partykulacje. Przekroczamy, nie? I na skup nerki dosyć intensywnie, tak żeby ciepło po masażu weszło do środka, do nerek. Przypominam, nerki są tutaj na ręce żeber, nie niżej, niżej są lędźwia. Jeśli dziewczyny patrzą na siebie, czy dobrze robią, ale ja to bardziej wysyłam w świat, bo te dziewczyny są doświadczone, nie wiedzą. Przechodzimy na lędźwia. I krążymy bioderka. Możemy miednicą w tym czasie również poruszać w różne strony, tak żeby uruchomić i rozluźnić część lędźwiową kręgosłupa. Zmiana kierunku, przechodzimy w jedną nogę, krążymy w nocy obciążonej. I w drugą stronę. Odstawimy stopę, krążymy jeszcze w jedną stronę i w drugą. I teraz uwaga, moi drodzy, zatrzymujemy się samą miednicą w jedną stronę. Tutaj ta część ciała jest unieruchomiona, sama miednica. I w drugą stronę. Tak jakbyśmy w miednicy mieli kółkę i tą kółkę chcieliby po obrzeżach miski poturować. Poszerzamy rozkrok i ósemeczka. Przypominam, bo to już można było zapomnieć przez 2 miesiące. Zmiana ciężaru na jedną stronę, obrót, zmiana ciężaru, obrót, zmiana ciężaru, obrót, zmiana ciężaru, obrót. I ćwiczymy rozluźnienie. Staramy się rozluźnić, szczególnie w pas biodrowy. Głowa wyciągnięta w górę. I zmiana kierunku.
ale piękne też się dają. Wystarczy, chodźcie, dwoje, jedna noga do przodu i masz sobie na kolano. Poklepujemy. Ściągam tu. Opieram się na nodze całym ciężarem, tak żeby wypchnąć nogę do podłoża i krążymy. Opieramy się nad kolanem, nie dotykamy w podłoże rzepki. I zmiana kierunku. I tak jak poprzednio opieramy się na kolanie, wciskając stopy do podłoża, szczególnie pięte, i krążymy z zewnątrz. Rozluźniamy kostkę, rozluźniamy stopę. I z kierunku. Razem i krążymy w jedną stronę. W drugą. Wystarczy skłon. Wytykamy kolana w tył, głowę wyciągamy do przodu, naciągając kręgosłup. Przysiad. Skło. Pół przysiad. Skło. Przysiad. Ja sobie sprawdzę, czy mam dobrze dźwięk ustawiony. Mam nadzieję, że mnie słychać. Mam nadzieję, że ptaszki też coś słychać. Dobrze. Splatamy ręce z tyłu i kolana w górę. Rozgrzejemy trochę mięśnie lub rozgrzejemy ścięgna, tak żeśmy mogli porozciągać sobie nogi. Starczy pięknie przodki.
Wystarczy. Ręce wzdłuż połowia, rozluźniamy się. Prostą nogą w górę, cały czas ten sam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Zmiana. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Zmiana nogi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I zmień. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I w tył. Raz, podłoga na ścianę, drzwi. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Zmiana. Raz, dwa. Przepraszam, że nie wspomniałem o krześle. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Stajemy w rozkroku. Jest rzut. Rozluźniamy nogi. Nogi prosto w kolanach. Skłonę jednej nogi. Powoli przygotowujemy się do wczasów, nabieramy kondycji, elastyczności, rozluźniamy nogi, skok do drugiej i do środka. Stajemy się. Przed siebie i robimy przysiad na jedynie, zachowując stół jak najdłużej prosty. Schodzimy w dół, pośladek do pięty. I na drugą stronę. To samo od pozycji wyprostowanej głowy. Wyciągnięta w górę i schodzimy w dół. Dla tych, którzy mają problem z tym zejściem, wersja ułatwiona, również trzymamy tu prosto. Zbieramy się na nodze, nad kolanem i schodzimy tyle, ile potrafimy. Ważne, żeby nie pochylać się do przodu. Tułów musi być wyprostowany i w ten sposób możemy schodzić. I na drugą stronę postawę. Teraz palce nogi wyprostowane w górę i przesiadamy. Wersja lightowa, cały czas też tak samo. Już się opieramy na nodze. Kolano na zewnątrz. Jakby się nam zapadało, to już wypychamy. Jeszcze raz. I jest. Starczy. Rozluźnijmy. Pięta do pośladka. Rozluźnij nogi. Wyciąg głowę w górę. Się w górę, damy w tył.
owca na pozycji. Patrzymy się przed siebie, wyciągamy słońce w górę. Spinamy się na palce. Zachowując równowagę. Skręcamy się w jedną stronę. Zmiana. Do pozycji. Napijemy się za nadgarstek. Naciągamy. Rozluźniać. I w drugą stronę. Zmiana. Do pozycji, wychylamy się w tył. I luźnie skrzyw zaczynamy od głowy, poprzez piersi, lędźwia. I na sam dół, luźnie. Sam przysiadł na całych stopach. Na palce. Myślę, że już jesteśmy rozgrzani w miarę. Okay. I jeszcze tak stymy. Na szerokość barków. I wytrzymy sobie zobaczyć. Delikatne skręty, ramię luźniutko. I jeszcze raz wytrzymaj sam zapięć. I pobudzimy sobie teraz pijany. Poklepujemy sobie ręce od dłoni poprzez łokcie na zewnętrzną stronę. Barki. I druga ręka, to samo. I jeszcze raz. I druga strona. Czyli od wewnętrznej strony teraz. Palce piersiowe, druga ręka to samo. I jeszcze raz. I druga. Szybko od głowy. Pośladki i schodzimy w dół po nogach i od wewnętrznej strony to samo. I jeszcze raz nogi i pośladki. I wewnętrzne strony. Starczy tego dobrego. Stajemy troszeczkę szerszym skoku i przejdziemy do podwórki ćwiczeń Chansi Gong. Jak zwykle na koniec będzie 8 kawałków brokatu. O, próbujemy zachować się. Już się widzę, cieszą niektórzy. Lewa ręka bok, prawa na biodro.
tutaj w pachwinie, żebyśmy trzymali nie na końcu wygrywa. I zaczyna. Skręcamy się w lewo w stronę wyciągniętej ręki. Czy obrót. Raz. Opada ręka. Dwa. Obrót do pozycji wyjściowej. Na razie nie przenosimy ciężaru do ciała. Trzy. Obrót. Głowę w górę. Cztery. Obrót do pozycji wyjściowej. Tutaj mamy barki, biodra, linię pień równolegle w tej pozycji. Raz, obrót. Dwa. I znowu barki, biodra i linia pień równolegle. Trzy. I cztery. Wyciągamy głowę w górę, rozluźniamy resztę. Tutaj sobie wyobraźcie, że mamy pod nadgarstkiem coś położonego i ręka jest luźna, w łokciu luźno opadnie. Pamiętajcie, w tej pozycji łokieć poniżej tych podstawów. Nie podnosimy łokcia do góry. Raz, obrót, głowę opadowy. I patrzy do przodu. Dwa. Obrót. Tutaj mamy te trzy partie równolegle, dłoń patrzy w górę. Trzy. Obrót. Dłoń patrzy w dół. I cztery. Obrót. Do pozycji wyjściowej, dłoń patrzy na zewnątrz. Raz. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz. Zmiana ręki. Raz, obrót, łąk opada w dół. Dwa, powracamy do pozycji wyjściowej. Trzy, obrót, łąk opada w dół. I cztery, obrót do pozycji wyjściowej. Barki, biodra pięty w tej samej szczęście. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Wyciągamy głowę w górę, rozluźniamy się, rozluźniamy pośladki. Raz, dwa. Wyrównanie płaszczyzny. Trzy. Cztery. Wyrównanie płaszczyzny. Raz.
wyrównać na wszystkie barki biograficzne. Zmianki. Możemy sobie proszę rzucić skok. Ciężar przenosimy nad stronę, gdzie mamy być. Teraz będziemy ćwiczyli z przeniesieniem ciężaru. Kolana pamiętajcie na zewnątrz, żeby kolana nie złożyło w dół. Stopy w miarę równolegle. Ciężar tutaj mamy mieć tak przeniesiony, żeby biodro nie wychodziło poza stopę. Tutaj biodro ma być mniej więcej albo w linii stopy, jak stoimy w wąskiej pozycji, lub w linii prawie w linii stopy, żeby nie przechodziło na zewnątrz biodro. Jak stoimy w szerszej pozycji, to biodro od wewnętrznej strony stopy. Zasada dotyczy obu stron. Raz, obu. Na razie nie przenosimy ciężaru ciała. Dwa. Na ciężaru ciała i nic zmiany. Wracamy do pozycji wyjściowej, czyli płaszczyzny, barki, biodra, pięty, równo. Trzy. Obrót, głębiny. Cztery. Zmiana ciężaru i wyrównujemy płaszczyznę. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa. Raz, dwa, rozluźniamy się, spróbujmy poczuć ciężar całego ciała na ręce. Trzy, cztery. Raz, dwa, trzy i cztery. Zmiana stron. Raz, dwa. Cudowne powietrze dzisiaj. Dwa. Deszczu czyste. Trzy. Cztery. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Ostatni raz. Raz. Wyłączamy stopy i rozluźnijmy. Jeszcze sobie przypomnijmy krok po krok w jedną, drugą stronę. Już z tym ruchem ręki, a potem przejdziemy do 8 kawałków lokatu. Czas nam nie miłosiernie szybko i próbę. Zacznę. Podnosimy rękę
lewą górę. Raz. Najpierw sobie zrobimy jedno krążenie, a potem będziemy szli w tę stronę. Raz. Trzy. Cztery. Dostawiamy stronę. Ciężar cały czas na tę stronę. Specjalnie podnoszę nogę, żebyście widzieli, gdzie jest ciężar. Raz. Dwa. Teraz przenosimy ciężar. Płaszczyzny robimy lewe. Trzy. Cztery. Dostawiamy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Raz. Raz, dwa, trzy, cztery. Zmiana strony, przenosimy ciężar na tą stronę. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz. Dwa. Ćwiczenie wykonujemy rozluźnienie. Trzy. Rozluźnijcie sobie barki, biodra, kolana, łokcie. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Raz. Dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, cały czas mamy nogi zgięte w kolana, trzy. Cztery. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Zmiana strony. Raz. Trzy. Cztery. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Raz. Cztery. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Cztery. Rozluźnij. Podczas robienia kroków, czy w przód, czy w tył, czy w boki,
staramy się, aby dobra na tym samym poziomie. Czyli robimy to, zmieniamy ciężar ciała, dostawiamy. Nie ma czegoś takiego, że wyprostujemy w kolanach i wysiadamy. Takiej rzeczy nie ma. Cały czas ten sam poziom, zmieniamy ciężar ciała i dostawiamy stopę. Proponuję przećwiczyć przed lustrem, zobaczyć, jak się wasze ciało zachowuje podczas robienia kroków. To jest dosyć istotne. Ja wiem, że potem nogi boją, ale dzięki temu uczymy się panować nad swoim ciałem. Uczymy się tego, że musimy pracować na mięśniach, musimy kontrolować działanie mięśni tak, aby nam się tutaj poziom nie zmienił. Kontrolujemy również miednicę. Przy okazji dbamy o to, aby wzmocniły nam się mięśnie ud. Mamy mocne nogi, mamy mocne podstawy. Jak mamy mocne podstawy, to mamy dobre poczucie bezpieczeństwa i własnej wartości. I tym wstępem przechodzimy do 8 kawałków brokatu. Zostajemy nasze ruchy brokatów. Najpierw ćwiczymy przygotowawcze. Nogi lekko zgięte w kolanach, głowę wyciągnięte w górę. Oddychamy nosem, spokojnie. Uspokajamy oddech. Oddychamy. Rozluźniamy całe ciało. Poczujmy ciężar swojego ciała na stopach. Lekko możemy przesunąć ciężar ciała na plecy. Tak, aby biodra były nad kostkami, barki nad biodrami. Głowa wyciągnięta w górę, wypełnione czuły głowy. Nie tak. Powoli podnosimy ręce do góry, do pozycji stania na słup. Dłonie naprzeciwko siebie, palce po sobie, tak jakbyśmy obejmowali drzewo lub obejmowali bliską osobę. Dziecko przytulali do łona. Pamiętajcie, że jak matka przyciąga dziecko do siebie, to mama przyciąga dziecko w ten sposób, a nie w ten sposób, nie jak facet. Ciąga tak. To jest pozycja prawidłowa stanie na słupie. Czyli bederka są lekko wycofane, możemy się delikatnie posunąć do przodu, głowę wyciągnięta w górę i rozluźnimy. Przysiadamy nisko, pierwszy kawałek brokatu. Nisko, 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 tułów wyprostowany, splatamy ręce przed sobą. I podnosimy księżyc do góry. Mamy okres pełni, więc jak najbardziej jest wskazany. Patrzymy za dłoni, patrzymy w górę. Opuszczamy głowę, patrzymy przed siebie. Ręce bokiem wracają do pozycji wyjściowej, jednocześnie przysiadamy. To co teraz robimy, to jest qigong. Trzy. Wczoraj miałem taką rozmowę. Cztery na temat tai chi, chi kung.
powiedzieć, że tej psi wywodzi się z Qigong. Więc jest to prawie ten sam występ. 5. Potrzymy na jestrzenie. Z tego, gdyby naciągał dzieci połuków, nie obracamy się tutaj, nie skręcamy. Płaszczyznę zachowujemy taką samą, obracamy tylko głowę. Patrzymy daleko nad palcami, wypatrując ptaszki, które zaczynamy śpiewać. I powracamy do pozycji. Nie naciągamy się bez przyczyny, bez sensu. Ma być luźne rozciągnięcie. 4, 5 razy. Zachowujemy rozluźnienie. Wyciągnięcie na 80% możliwości nie nastąpi. Powracamy do pozycji. Stopy na szerokość barku, wchodzisz bioder. Przysiadam nisko. To jakbyśmy chcieli trzymać się dzban. Nie pochylamy się do przodu, niech ten dzban nas nie przeciąża. Stoimy stabilnie. Teraz jednocześnie rozdrujemy na tych kolanach. Jedna ręka w górę, druga w dół. Rozdzielanie nie dojdzie. Robimy sobie miejsce w tej przestrzeni. Miejsce dla człowieka, który jest pośrednikiem pomiędzy niebem a ziemią. Dosia, pozycja przejściowa. Oddech swobodny, nosem. Starajcie się nie podnosić barku do góry. Bark równolegle do podłoża. Tak jak miednica. Thank you.
wykreślamy. Odwracam ręce. Teraz prostując nogi w kolana, odchylam dłonie na bok, starając się nie podnosić do góry tylko na bok. I przenosimy ciężar ciała do przodu. W taki sposób. Zachowując prostą sylwetkę. I powracamy do pozycji. Odchylamy, ja teraz pokazuję. Przenosimy ciężar bardziej na palce. Odchylamy się do przodu jak skoczek narciarski. Jest sowa. Sowa, jak siedzi na gałęzi, to lustruje sobie swoje włości. Czyli odwracamy głowę w lewą stronę. Przysiad. I jeszcze jest to samo. Tym razem odwracamy głowę w prawą stronę. Jak sowa, obserwujemy swój rewir, co się dzieje. Mamy wszystkim kontrolę. Patrzymy, jak świat jest piękny. Przyroda budzi się do życia. Ćwiczenie bardzo wspomaga układ oddechowy. Trzymaliście kiedyś sowę w rękach. Jest bardzo leciutka, bardzo delikatna. Piórka mają puch, puszek. Wyobraźcie sobie, że jesteście taką sową. Delikatnie poruszamy rękoma, delikatnie poruszamy głową. Czujcie tą jedność z powietrzem, jedność ze wszechświatem. Energia świata przepływa przez nas. Jesteśmy pośrednikiem pomiędzy niebem i ziemią. Niech ta energia z nieba do ziemi przepływa przez nas. Myślę, że nogi już wyczuły. Poszerzamy nieco. Piąty kawałek ręki. Ręce do góry. I bokiem osiągamy na nogach, na udach, nad kolanami. Nie przy biodrach, nad kolanami. To jest nasza podstawa. Tutaj się opieramy i rozciągamy ciężar. Wyciągamy głowę w górę i krążymy głową. I w drugą stronę to samo. Wyciągamy głowę, rozciągamy kręgosłup, krążymy tułowie. Głowa wyciąga kręgosłup. Osiadamy. Tutaj jest nasz środek obrotu, nasze centrum. Staramy się, żeby to centrum się nie poruszało do góry. Czuć ciężar swojego ciała. Stabilna pozycja. Jak niedźwiedź, który porusza głowę.
ostatni raz. I jeszcze w drugą stronę. I zamykam pozycję. Stoimy na szerokość barku. Nogi nie spuchły. Podnoszę górę. I odnoszę w dół. Po klatce piersiowej. Przychodzimy na plecy, na wysokości piersi. I po nerkach, po lędźwiach, po śladkach, udach schodzimy w dół. Pod kolanami, po łydkach, do kostek. Przechodzimy na stopy, prostuję ręce. Ręce są równo na kanapie, prostujemy cały dół. I powtarzamy ćwiczenie. Raz. Doskonałe ćwiczenie na kręgosłup, na nerki, na pęcherz moczowy. Poszerzam rozkrok. Piąstki przy biodrach. Bioder nie wypłynamy do przodu. Siedzimy tak jakby z tyłu na ławeczce. Wyciągamy jedną rękę w przód. Otwieramy pięść. Obracamy. Zawijamy tak jakbyśmy chcieli zawinąć na dłoni. Przyciągamy do biodra. I wyrzucamy do drugą. To samo. Otwieramy, obracamy. Zakręcamy. I przeciągnąć. Thank you.
nas. Z tym razem, z tej na szerokość barwy, już uda przez cały bolec, wyciąg w górę, spinam się na palce, opuszczam do połowy i spadam. Rozluźniam się. To ćwiczenie też wykonujemy każdy. Myślę, że wszyscy ci, którzy z nami ćwiczyli, się przyłożyli, teraz nie odczuwają zimna w tym ciele. Według prognozy mamy mieć gdzieś około 4 stopni, ja myślę, że jest chyba trochę więcej. Przynajmniej tutaj w Gliwicach. Przykładam woli pod tankiem, na podbrzuszu, poniżej tylko kciuki, są na wysokości tanka, poniżej. No, chyba, że ktoś jest spięty, nie potrafi rozluźnić barków, to tego może być problem, ale to się nie przyjmiemy. Oddychamy swobodnie, nosem, możemy zamknąć oczy, spróbować się czuć swoje ciało, to jak zareagowało na te ćwiczenia, co czujemy, uspokajamy oddech, uspokajamy umysł, rozluźniamy się. Ten miły akcent do odczucia zapamiętujemy i zachowujemy przez weekend, a potem przeniesiemy do pracy i pracy. Na dzisiaj to wszystko. Serdecznie zapraszam za tydzień. Mam nadzieję, że frekwencja dopisze i będziemy w tym samym składzie albo i dalej. Dziękuję uprzejmie. Do zobaczenia. Ja się doczekałam tych brokatów, matka i córko, bo Adam tego nie prowadzi.